pan nam zdjęcie ochroniarzy. Nie, nie, teraz proszę pana. Pan ma jakiś numer swój służbowy? Oczywiście. Podałem panu. Jaki? Podałem panu. Nie. Już panu podałem. Nie, a może pan podać? Nie będę dwukrotnie czy trzykrotnie. Nie podał mi pan. Pan mnie odmawia, mówi, że mi sobie poszedł tylko. Nie, nie, ale nie podał mi pan swojego numeru. Konferencja wobec pana została zakończona. A ja bardzo chciałbym się dowiedzieć, przede wszystkim jaki jest pana numer, to raz, a dwa, chciałbym zamówić interwencję tych państw. Nie, no to znak. Proszę pana, to się nic nie zamawia. Dobrze. Jak się pan nazywa chociaż? Słucham? Pan nie słyszał? Sławy pan ma słuch? Nie słyszałem, nie powiedzieli pan mi. Wszystko pan słyszał wtedy. Nie powiedzieli mi, jak pan się nazywał. Nie będę się, proszę pana, 10 razy panu przedstawiał. A jeśli ja mówię, że państwo się źle zachowuje, czy to proszę się nie czuć urażonym. To jest moja opinia autentyczna, myślę, że państwo też taką macie o sobie w danej chwili. Nie, że jak pajace państwo postępujecie? No tak powiedziałem wtedy, ale to ja tak uważałem, ja w to wierzę. I państwo nawet może tak. Może pan powiedzieć konsekwencje karne? Jak pan w to wierzy? No to nie była poważna interwencja, że naruszenie nietykalności to nie jest karne, jeśli nie ma dalszych skutków. To jest nieprawda. Do widzenia. Nie jest poważne to. Pan nie wchodzi na komisję. No co to jest, mam coś na komisję? Bo pan się mają poważne sprawy do robienia, pana interwencja została zakończona. Został pan poinformowany o wszystkim i jest koniec. Jeżeli pan, jeszcze raz pana pytam, bo ja nie dosłyszałem. Niech będzie, że nie dosłyszałem. Jestem głuchy. Państwo wszyscy słyszycie, ja nie dosłyszałem. Ja mam problem ze słuchem. Niech pan mi teraz powie, jak pan się nazywa? Jak pan się nazywa? A jak pan się nazywa? Można powiedzieć? Można od pana usłyszeć? Dobrze, no jestem spokojny. Jestem okej. Policja podobna. O, co? Dawaj drugą. Jest pociągu.
to jest przestępstwo zagrożone do 10 lat. By pan miał pewność, jaka jest kwalifikacja. Pan nie umie się zachować. Dobrze, pan. To trzeba wtedy z konsekwencji. Pan nie powinien pracować jako policjant, jeśli pan lekceważył przestępstwo, które się zgłasza. Dobrze, nie pokaże pan żadnego kodeksu karnego, gdzie mówił, że to nie jest przestępstwo. Czy byś głowy jakieś interpretacje do mnie?
będzie pan tutaj. Położy pan te rzeczy tyłem na razie. Będzie pan do tego pomieszczenia. Nie, ja zostanę.
Kiedy wezmę to auto, prawda? Dobra. Otwarty samochód. Wiesz co, nie wiem. Weź kluczyki. Czy pan te pendrive'y miał mieć?